proszę Państwa, przedstawiam dzisiaj tu w galerii Refektarz obrazy z cyklu Kobieta i gitara. To nie są obrazy abstrakcyjne, to na tych obrazach widać kobietę, kształty kobiety, które nakładają się z elementami gitary i tworzą kompozycję obrazu. Cechą tych obrazów to jest prostota, to jest linia, to jest symetria, to są krzywizny. No i w ten sposób powstają właśnie obrazy mojej twórczości. Co chciałem jeszcze powiedzieć. Malując te obrazy, doszedłem do takiego właściwie, wyciągnąłem taki wniosek, że kobieta, która ma dobry nastrój, to tak samo jakby była dobrze nastrojona gitara. Gitara natomiast, jeżeli jest rozstrojona, to nastrój kobiety też jest zły. Dodam, że te obrazy mają trochę akcentu erotycznego. No, one są w naszym umyśle, w oku, wyobraźni. Ale to pozostawiam już widzowi podczas oglądania mojej wystawy. W ten sposób właśnie powstaje kompozycja obrazu.
Obrazy, jak Państwo widzą, to są obrazy, właściwie cechuje ich prostota, linia, kolory, symetria, krzywizna. Obrazy mają też akcent erotyczny, tutaj powiedział, ale to tkwi w naszym umyśle, w oku. Także każdy widz zawsze tam doszczętnie. Dlaczego kobieta? Kobieta to jest temat wieczny, stary jak świat. Wielu artystów, malarzy, rzeźbiarzy, poety właśnie trwało właśnie temat kobiety. Ona miała biały tłum, a tu było zupełnie, tu było zamurowane, nie? Będzie wystawa, trzeba się trzymać.